Tegoroczna 26. Panorama Sztuki Chrześcijańskiej Muzyka Sacra to czterodniowy, mam nadzieję, ogromnie barwny, kolorowy i niezwykły festiwal, podczas którego zaproponujemy zarówno koncerty, zarówno wystawy i filmy. Zaczynamy absolutnie niezwykłą wystawą w Muzeum Sarkandrowskim, właściwie dwoma wystawami. Jedna to wystawa prac Grzegorza Dostatniego, wychowanka z koczowskiego Caritasu, bardzo utalentowanego rysownika. Wystawa tak kolorowa, tak optymistyczna i tak ekspresyjna, że z całego serca zapraszam, żeby przyjść do muzeum, pobyć z tymi pracami. Tej wystawie będzie towarzyszyć jeszcze jedna wystawa, dla mnie niezwykle szczególna. Bardzo dużo poświęciłam czasu na jej przygotowanie. To wystawa pokazująca 25 lat festiwali Muzyka Sacra. Również w Muzeum Sarkandrowskim, także dwie wystawy w jednym miejscu. Bardzo serdecznie zapraszamy do tego, by zobaczyć, jak Skoczów jest piękny, jak przez tyle lat pięknie wspominał pobyt Jana Pawła II właśnie tutaj, na tym niezwykłym wzgórzu 22 maja 1995 roku. Czyli to w czwartek, kolejny dzień, piątek, co przed nami? W piątek bardzo serdecznie zapraszamy do Pogórza, do kościoła Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polskiej. Tam bardzo piękny koncert Perła Miłości, wypełniony niezwykłym słowem, poezją, śpiewem i muzyką. Bardzo serdecznie zapraszamy. Tam również będą obecni chłopcy niepełnosprawni ze skoczowskiego Caritasu, bo cały koncert, cały festiwal, podczas całego festiwalu będziemy chcieli prosić naszych gości o wsparcie budowy nowego domu dla chłopców, przestrzeni opatrzności, i oni sami będą o to zabiegać, będą o to prosić i będą z nami podczas każdego z koncertów. Co będzie się działo w takim razie w sobotę, czyli w weekend? W sobotę 21 maja o godzinie 19, bo wszystkie koncerty odbywają się o godzinie 19, przenosimy się na koncert do Kościoła Ewangelickiego Świętej Trójcy w Skoczowie, w którym Jan Paweł II 22 maja 1995 roku również był na wspólnej modlitwie z ewangelikami, i tam kolejny bardzo szczególny koncert naszego przyjaciela akordeonisty i bajanisty pana Bogdana Kożuszki z Ukrainy. Bardzo nam zależało na tym koncercie, żeby ten młody człowiek, który już kilka lat temu gościł w Skoczowie, żeby znowu w tym bardzo trudnym dla Ukrainy czasie przyjechał do nas i żeby razem z nami był podczas tych szczególnych majowych dni, kiedy wspominamy pobyt tutaj Jana Pawła II. Czyli ta Ukraina jest tutaj obecna w tej tegorocznej propozycji, właśnie w tym programie festiwalu. Tak, oczywiście cały koncert nawet nazwaliśmy Koncert Przyjaciół z Ukrainy, Wiara, Nadzieja i Miłość. Chcemy okazać to, że jesteśmy w tej trudnej sytuacji z naszymi przyjaciółmi, że ich wspieramy, że rozumiemy, w jak bardzo trudnej oni są sytuacji, żeby wiedzieli, że zawsze mogą liczyć na naszą pomoc. I ostatni dzień, czyli niedziela, co na zakończenie? Na zakończenie koncert finałowy w tym niezwykle szczególnym dniu 22 maja, ale zanim jeszcze koncert, to o godzinie 10 zwyczajowo tutaj na wzgórzu Kaplicówka, o godzinie właśnie 10 już mówiłam, panowie Czesław i Tomasz Greniowie na trąbkach wykonają ukochaną piosenkę Jana Pawła II Barkę, a o godzinie 19 spotykamy się w kościele katolickich Piotra i Pawła w Skoczowie na finałowym koncercie zatytułowanym W muzycznym ogrodzie, podczas którego wysłuchamy bardzo żywiołowej muzyki w wykonaniu orkiestry kamerady Impuls w towarzystwie pani Grażyny Jurszy na flecie, i pani Małgorzata Kaniowska będzie dyrygować całym koncertem. Sporo tego przed nami. Myślę, że festiwal już tutaj na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń kulturalnych Skoczowa i nie tylko. To ważna taka pozycja.
Ja myślę, że maj kojarzy się już zawsze z festiwalem Muzyka Sacra. W tym roku dołożyliśmy jeszcze propozycję w postaci filmowej muzyki sakry i zapraszamy w sobotę i w niedzielę o godzinie 14:30 do naszego kina, Teatru Elektrycznego w Skoczowie na, myślę, bardzo wzruszające i niezwykłe filmy. 21 maja będzie to film z miłości do Joey, a 22 maja będzie film Nędzarz i Madame. Dwie bardzo szczególne propozycje filmowe. Bardzo serdecznie zapraszamy. Można już wejściówki bezpłatne pobrać w tej chwili na te filmy, bądź przed samymi seansami. Czyli zapraszamy na filmy i zapraszamy, myślę, na cały festiwal naszych widzów, żeby byli tego dnia, czy przez te 4 dni tutaj w Skoczowie. Bardzo serdecznie, naprawdę. Od tylu lat mamy tak wiernych i cudownych przyjaciół, którzy zawsze z nami są na Muzyka Sacra, uczestniczą we wszystkich naszych propozycjach kulturalnych, ale zapraszamy również tych, którzy zechcą z nami być po raz pierwszy. Myślę, że program jest tak szeroki, że każdy znajdzie coś dla siebie. Można pójść na wystawę, na film, można pójść na koncert. Bardzo nam zależy, żebyście Państwo byli z nami, wspólnie wspominali pobyt Jana Pawła II w Skoczowie, jak robimy to od 27 lat, niezmiennie i mam nadzieję, że będziemy to robili jeszcze całe lata. Bardzo dziękuję i w takim razie zapraszamy. Bardzo serdecznie zapraszamy. Widzimy się na koncertach i na pozostałych propozycjach festiwalowych. Dziękuję uprzejmie.